Cześć, witajcie. Na dzisiaj takie coś takiego nietypowego. Maseczka ochronna na buzie. Słuchajcie, ja Wam pokażę, jak robić tą maseczkę. Wszystko powolutku Wam wytłumaczę, co i jak. Jedno znowu powtarzam, tak jak za każdym razem, zawsze powtarzam. Nie mogę Wam powiedzieć, ile oczek macie nabrać, ile centymetrów macie zrobić i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, kochani, ja tutaj tą żółtą maskę robiłam, narzucając na druty 9 oczek. Ta jest też z 9 oczek. I zobaczcie, jaka kolosalna różnica jest. To zależy tylko i wyłącznie, powtarzam, od tego, ile musicie mieć od podbródka. Ja nie mówię od brody, od podbródka, prawie że już można powiedzieć dochodząc do szyi, do połowy nosa. Ile potrzebujecie od środka nosa do miejsca, gdzie zaczynają się nasze, za skroniami, gdzie zaczynają się nasze uszy, można powiedzieć, i wtedy te zawiązki takie. Te zawiązki, nie wiem, czy to się nazywa zawiązki, sznureczki, zawiązki, jest obojętne. Robicie albo szydełkiem, tak jak tu jest zrobione, albo możecie zrobić z gumki, wtedy jest jeszcze bardziej elastyczne. Przy narzucaniu oczek, przy dzierganiu, dobieraniu oczek, pamiętajcie o tym, to jest ważne, żeby co chwilę mierzyć. Może w ten sposób, u nas jest coś takiego, że starsi ludzie, ja jestem też w tej grupie ryzyka, można powiedzieć, w przyszłym miesiącu skończę 60 lat, a więc zaliczam się do tej ryzyka grupy i proszą, żeby ludzie od 50 roku życia, na przykład wzwyż, nie wychodzili z domu, nie chodzili sami po zakupy, jeżeli nie muszą, bo mają rodziny, bo mają dobrych sąsiadów i tak dalej, i tak dalej. Są ludzie, którzy nie mają tego wszystkiego, to znaczy nie mają dobrych sąsiadów. Mają sąsiadów, ale nie mają dobrych sąsiadów. Takie coś też się zdarza, że są bardzo niedobrzy sąsiedzi albo nie mają dzieci w pobliżu. Wiadomo, że musicie wtedy sami wyjść. Wygląda to śmieszne takie coś, ale przy tym, jak w tej chwili jest z tymi środkami ochronnymi, ja wiem, że tutaj na przykład maseczki, rękawiczki jednorazowe jest bardzo, bardzo ciężko dostać. Szpitale nawet są nieodpowiednio zaopatrzone w te rzeczy. To może coś takiego będzie dobrą, małą niespodzianką, małym prezentem dla tej dobrej sąsiadki, czy dla dzieci, jeżeli chodzą Wam po zakupy. Oczywiście musicie tutaj środek zrobić. Ja tutaj w tej, jako przykład taki zrobiłam, coś, co jest, no jakby to powiedzieć, co można prać, bo można prać te maseczki. To nie są maseczki, które jednorazówki są. Możecie je wyprać oczywiście i dobrze będzie, jeżeli to też będzie można wyprać. Oczywiście nie możecie wziąć, możecie wziąć chusteczki jednorazowe, pewnie, że możecie. Możecie wszystko tu wziąć, ale one nie mogą być jakoś przyklejone czy przyszyte, żeby można było to wyrzucić na przykład i tą część wyprać. Słuchajcie, mamy bardzo dużo resztek bawełny, materiałów bawełnianych, jakieś t-shirty, bluzeczki z bawełny i tak dalej, których już nie potrzebujemy, czy resztki szmatek, po prostu wyciąć, przyszyć. Ja to proponuję przyszyć takimi czterema no malutkimi szwami i to wszystko. Ja dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką maseczkę. Pokażę Wam
na drutach nabiorę 7 oczek, tutaj miałam 9 oczek i ta maseczka dosyć duża. Ja dzisiaj zrobię z Wami mini maseczkę, bo ja nie potrzebuję tych masek tyle, dlatego zrobię z Wami mini maseczkę przy naborze 7 oczek. Co chciałabym jeszcze, zanim zaczniemy robić? Pamiętajcie o tym, jak zaczniecie robić taką maseczkę. Dobieracie oczka do tego momentu, zobaczcie. Dobieracie oczka i tu popatrzcie, do momentu, kiedy z tej strony zrzucamy oczka, zbieramy oczka, żeby dojść znowu do tych 7 oczek, które będziemy dzisiaj robili. Ja tutaj miałam 9 oczek. Robimy środek tutaj, to bez dobierania, bez odejmowania, bez niczego. Robimy ten środek po prostu samymi prawymi oczkami. Ja tutaj robiłam samymi prawymi oczkami, to znaczy robiłam z prawej strony prawe oczka i z lewej strony prawe oczka. Jeszcze może taka propozycja. Możecie zrobić to, jeżeli Wam się bardziej będzie podobało tutaj gładki, same prawe oczka, a lewa strona lewymi oczkami, to proponuję Wam znowu po oczku brzegowym zrobić 2 oczka, albo ścigiem francuskim, albo ścigiem ryżowym, żeby Wam się to tutaj nie zawijało. Popatrzcie, u mnie to się nie zawija, bo mam każdą jedną stronę samymi prawymi oczkami robione. A więc zabieramy się do roboty. Nabieram na druty 7 oczek, bo tak jak Wam powiedziałam, rozpoczniemy dziergać z 7 oczek i zobaczcie, ja dosyć grubą włóczkę wzięłam, ale cienkie druty. Dlatego, że jeżeli bierzecie grube druty, druty, które są wskazane do tej włóczki, którą będziecie dziergać, to wyjdzie Wam bardzo luźno. Dlatego proponuję, żeby wziąć o wiele mniejsze druty, wtedy to jest bardziej ciasne. Trzecie oczko, czwarte, piąte, szóste i siódme. 2, 4, 6, 7. Pierwszy rząd przerabiamy same oczka prawe, bez dobierania. Już widzicie, że mam o wiele, wiele cieńsze druty niż ta włóczka jest. Odwracamy robótkę, robimy drugi rząd. Same prawe oczka, bez dobierania. Aha, i te 7 oczek, które tutaj pamiętajcie, żeby liczba oczek była zawsze nieparzysta. To znaczy albo 5 oczek, albo 7, albo 9, albo 11, 13 i tak dalej. Zależy, jaką włóczką robicie. Jeżeli robicie bardzo cienką, to musicie oczywiście więcej oczek narzucić i w tym wypadku, że ja mam tą włóczkę trochę grubszą, narzuciłam tylko i będę małą tą opaskę robiła z Wami, ponieważ tak jak powiedziałam, ja nie potrzebuję tyle tych opasek, to co robię, to nawet dla nikogo tego nie mam, tylko dla Was jako przykład. W tych 7 oczkach, czy w Waszych 9 oczkach, czy 11, już są wliczone te 2 oczka brzegowe. I teraz rozpoczynamy. Popatrzcie, to jest moja prawa strona. Na prawej stronie dobieramy, lewe strony przerabiamy tylko bez dobierania prawymi oczkami. Jeżeli macie 2 markiery, to weźcie sobie 2 markiery. I teraz tak, pierwsze oczko brzegowe zdejmujemy, drugie oczko przerabiamy, trzecie oczko przerabiamy. Dobieramy oczko. Z tej nici poprzedniej, poprzecznej tu, popatrzcie, to jest ta poprzeczna nić, która jest pomiędzy oczkami, pomiędzy drutami. Chwytamy ją tu od spodu. Widzicie? Od spodu ją chwytamy. Nakładamy na lewy drut. I ta krótsza ścianka, która tu jest, jest w tej chwili z przodu. Ta dłuższa ścianka, która jest spod tego podebranego oczka, jest z tyłu.
I teraz poodbieramy tą krótszą ściankę od przodu i przerabiamy oczko. Dobraliśmy jedno. Nakładamy sobie marker. To jest nasze oczko środkowe. Przerabiamy na prawo. Nakładamy marker i teraz podbieramy pod tylnią ściankę tej poprzecznej nici, która jest pomiędzy tymi oczkami. Popatrzcie, to jest tutaj ona, widzicie? Podbieramy ją w tej chwili od tyłu. Nakładamy na lewy drut i teraz ta krótka ścianka jest z tyłu. A więc wsuwamy prawy drut pod tą krótszą ściankę, przeciągamy włóczkę. Już mamy dwa oczka więcej na drucie. Resztę przerabiamy na prawo, oczko brzegowe przerabiamy na lewo. Odwracacie robótkę i przerabiacie wszystkie oczka na prawo. Jeżeli robicie tak jak ja, że każdą jedną stronę prawe oczka, to przerabiacie tą lewą stronę na prawo. Marker przekładacie sobie na prawy drut, to środkowe oczko przerabiacie na prawo, marker na prawą stronę i znowu prawe, prawe, prawe i brzegowe jest lewym oczkiem. Przekładacie, odwracacie robótkę i znowu jesteście na tej prawej stronie, na tej, gdzie krótszy koniec jest. Oczko brzegowe, jedno oczko prawe, drugie i trzecie. I znowu tu od siebie podbieracie, nakładacie na lewy drut, poluzować trochę możecie, wsuwacie prawy drut pod przednią ściankę, przeciągacie, robicie jedno oczko. Środkowe, marker i teraz to samo. Tu podbieracie, nakładacie na lewy drut, wsuwacie prawy drut pod tylnią ściankę, przeciągacie włóczkę i robicie jedno oczko. My tutaj nie dobieramy oczek narzutami, ponieważ to jest maseczka, ma być ochronna, jak będzie miała już tą wewnętrzną część z bawełny czy z czegoś. I tu nie chodzi o modę, tu chodzi tylko o to, żeby ona była zabezpieczała. A więc nie robimy żadnego narzutu, żeby nam tam ażury powychodziły. To nie na tym polega. I znowu mamy to środkowe, które przerabiamy zawsze, cały czas. I kolejne oczka. Drugie, trzecie i czwarte i brzegowe. Odwracacie robótkę, znowu jesteście z tej prawej strony, gdzie jest wasz krótszy koniec. Brzegowe oczko zdejmujecie, jedno prawe, drugie prawe, trzecie prawe i czwarte. Widzicie, już macie cztery oczka. Podbieracie, nakładacie na lewy drut, przerabiacie wsuwając prawy drut pod przednią ściankę. Przykładacie marker i przerabiacie na prawo to środkowe oczko. Marker i znowu podbieracie i przerabiacie na prawo, ale pod tylnią ścianką. Reszta do końca prawymi, brzegowe na lewo. Odwracacie robótkę i przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Oczywiście miało być, że ta lewa strona miały być wszystkie oczka na prawo, nie na lewo. To była moja pomyłka. Znowu jesteśmy w rzędzie, gdzie dobieramy oczka. Brzegowe, jedno prawe, drugie, trzecie, czwarte, już piąte jest i teraz szóste podbieramy, przerabiamy je pod przednią ścianką na prawo, marker, jedno prawe, marker i teraz podbieramy, nakładamy na lewy drut i przerabiamy pod tylnią ścianką. Robicie resztę oczek na prawo, odwracacie robótkę i przerabiacie wszystkie oczka na prawo. I teraz dalej możecie już robić sami. Popatrzcie, my w tej chwili zaczęliśmy od 7 oczek, a w tej chwili mamy 2, 4, 6, 7,
14-15 oczek na drucie. Teraz Wam powiem taką rzecz. Ja dobierałam oczka w tym tu zielonym, gdzie miałam tutaj narzuconych 9 oczek. W tej zielonej maseczce robiłam do momentu, kiedy miałam na drucie 31 oczek razem. Dlatego znowu powtarzam, musicie mierzyć. My kobiety przeważnie mamy taką samą wielkość twarzy. Jeżeli to jest tam 1 cm plus minus, to nie ma znaczenia. Oczywiście mężczyźni mają większe. Także jeżeli nawet robicie to dla swojej sąsiadki, dla córki, dla zięcia, obojętnie dla kogo, to mierzcie na sobie, to nie ma znaczenia. Ja w tym wypadku nie mogę Wam powiedzieć, że macie robić, aż będziecie mieli 31, 35 czy 39 oczek na drucie. Bo tak jak powiedziałam, to zależy tylko i wyłącznie od tego, jaką macie włóczkę, czy robicie ciasno, jakie druty macie i. W ten sposób przerabiacie, tak jak powiedziałam, do momentu, kiedy osiągniecie tą odpowiednią szerokość tej maski. To znaczy, musicie tutaj mierzyć. Dobieracie te oczka, popatrzcie, i wtedy tu musicie to zmierzyć. Musicie podłożyć sobie pod brodę i czubek nosa, znaczy środek nosa. Środek nosa, ja mówię, pomiędzy brwiami a czubkiem nosa. Czy to jest ta odpowiednia wysokość? Kolejny mój rząd, gdzie dobieram oczka brzegowe. Następnie mam drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste, a siódme dobieram, to znaczy pod przednią ściankę, to jest ta krótsza z dobranego oczka, marker przekładam i robię środkowe oczko na prawo, następnie podbieram, kładę na lewym drucie, krótsza ścianka jest z tyłu i przerabiam na prawo, wsuwając prawy drut pod tylnią ściankę tego dobranego oczka. Resztę oczek przerabiacie na prawo, oczko brzegowe na lewo, odwracacie robótkę i wszystkie oczka przerabiacie na prawo. Kolejny rząd, gdzie dobieramy nasze oczka. Przerabiamy, pierwsze zdejmujemy, to jest brzegowe oczko, następnie przerabiamy wszystkie oczka na prawo, aż do markiera. I tutaj dobieramy znowu jedno oczko. Przekładamy na lewy drut, wsuwamy prawy drut pod przednią ściankę, tą krótszą. Przenosimy markier, który spadł. To jest środkowe oczko i znowu dobieramy jedno. Tym razem wsuwamy prawy drut pod tylnią ściankę. I resztę oczek przerabiamy na prawo. Odwracamy robótkę i wszystkie oczka na prawo. Przerabiamy z tylnej strony tej maseczki. Znowu jesteśmy w rzędzie, gdzie musimy dobrać po jednym oczku z każdej strony przy markierze. Przerabiamy wszystkie oczka na prawo do momentu, kiedy dojdziemy do markiera. Dobieramy, kładziemy na lewy drut, wsuwamy prawy drut pod krótszą ściankę tego dobranego oczka, to znaczy pod przednią ściankę, przeciągamy włóczkę i przerabiamy. Marker spadł, oczko spadło. Środkowe oczko przerabiamy na prawo, przekładamy marker na prawy drut, odbieramy oczko i przerabiamy je pod tylnią ścianką. Resztę oczek przerabiacie na prawo, odwracacie robótkę i znowu robicie same prawe oczka. Ja jeszcze raz dobiorę oczka, ponieważ tak jak powiedziałam, ona wcale nie będzie aż taka mini ta maseczka, ponieważ to jest gruba włóczka. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą zieloną maseczkę, to tak jak Wam powiedziałam, dobierałam tak długo oczka, aż było ich 31 na drucie.
tu dobieram, aż było 31 na drucie. Następnie, przepraszam, robiłam 20 rzędów. Jeżeli Was to interesuje, jeżeli będziecie taki sam rozmiar robili, ja zaraz Wam powiem może na zakończenie, ile centymetrów ta maseczka zielona ma, to może Wam jakoś też pomoże w ten sposób. W każdym razie robiłam 20 rzędów, przy 31 oczkach na drucie, robiłam 20 rzędów same prawe oczka, bez dobierania. Same prawe oczka z każdej strony, razem 20 rzędów. No i zaraz Wam powiem, okej, to mogę to na razie skończyć i może powiem Wam, ile tutaj mam centymetrów, ile rzędów zrobiłam, mówiłam Wam już. Popatrzcie, tu było od dobierania do momentu, kiedy zaczęłam spuszczać oczka. Nie, jest ok. Chciałabym Wam to dokładnie powiedzieć. Było plus minus 6 cm, widzicie? Plus minus 6 cm. Na wysokość, rozgniotę ją trochę, mam 16-15 cm. Tylko tak jak mówię, pamiętajcie, że to się rozciąga wszystko, w każdą jedną stronę. 16 cm. A tutaj mam od tego momentu, gdzie narzuciłam druty, do momentu, kiedy zaczęłam, zdjęłam oczka, miałam 18 cm. I tak jak mówię, w tej chwili dobrałam już ostatni raz w tej maseczce, w tej mini maseczce. Ostatni raz robię tą lewą stronę samymi oczkami prawymi, a następnie będę robiła bez dobierania kilka rzędów, tylko prawe oczka. Ile tych rzędów będzie, to zaraz Wam powiem, jak to przerobię. Zobaczcie, ja w tej chwili przerobiłam, już Wam mówię, 10, 14 rzędów tylko. 14 rzędów i mam tą samą. Tak, to jest to samo. Słuchajcie, ja w tej chwili już mogę, ponieważ tak jak powiedziałam, ta włóczka jest o wiele grubsza, pomimo tego, że mam cieńsze druty, ale w tej chwili mogę zacząć już zdejmować. Widzicie, że to dosyć szerokie tutaj jest. Mogę zacząć zdejmować oczka. Jestem przy tym krótszym końcu znowu. Teraz nałożę zaraz moje markiery z powrotem, bo zdjęłam je na czas ten, jak robiłam samymi prawymi oczkami. Popatrzcie, to jest taka szerokość tutaj środka, widzicie? I teraz mogę tutaj zacząć już zdejmować oczka. One, pamiętajcie o tym, że jak robicie tutaj tymi samymi prawymi oczkami, bez dobierania, bez odejmowania, to jest dosyć szerokie tutaj. Musicie na to zwrócić uwagę. Musicie, dlatego zawsze powtarzam, musicie zawsze w międzyczasie sobie przymierzyć. Znowu jestem z prawej strony mojej robótki, gdzie muszę odjąć oczka. A więc przerabiam do dwóch oczek przed markierem wszystkie oczka na prawo. Już będę miała dwa oczka przed markierem i te znowu będę przerabiała razem na prawo, a więc wsuwam prawy drut pod przednie ścianki tych dwóch oczek, przeciągam włóczkę i robię z dwóch jedno. Marker na prawy drut, środkowe na prawo, marker na prawy drut, jedno oczko zdejmujemy, nie przerabiamy, drugie przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Resztę oczek przerabiamy na prawo, odwracamy robótkę i robimy same prawe oczka w tylnej części. I znowu musimy oczka odjąć, a więc brzegowe zdejmuję, kolejne oczka przerabiam na prawo, aż będę miała dwa oczka przed markierem i te dwa oczka przerabiam razem na prawo. Wsuwam prawy drut pod ich przednie ścianki, przeciągam włóczki i robię z dwóch oczek jedno oczko, które ma skłon w prawą stronę.
Następnie po tym drugim markierze jedno oczko zdejmujemy, drugie przerabiamy na prawo, to zdjęte nieprzerobione, przeciągamy nad tym przerobionym. Z dwóch oczek zrobiliśmy jedno oczko, które ma skłon w lewą stronę. Resztę oczek przerabiamy na prawo, odwracamy robótkę i kolejny rząd przerabiamy same oczka prawe. Kolejny rząd, gdzie odejmujemy oczka, oczko brzegowe, a następnie mamy oczka prawe. Aż dwa przed markierem będziemy robić na prawo razem. W ten sposób, że wsuwamy drut pod przednie ścianki. I w ten sposób, środkowe jest prawe oczywiście, w ten sposób odejmujecie oczka do momentu, kiedy znowu będziecie mieli tą liczbę oczek, którą rozpoczynaliście Waszą robótkę. To znaczy u mnie było to 7 oczek, pamiętajcie, które narzuciłam na druty. I w ten sposób będę przerabiać do momentu, kiedy będę miała wszystkie oczka, również te brzegowe licząc, 7 ich na drucie. Zostało mi 7 oczek na drucie w tej chwili. To była moja prawa strona. Odwracam robótkę, robię lewą stronę, czy wewnętrzną stronę, samymi oczkami prawymi. Pamiętacie, że na początku, jak narzuciliśmy oczka, to zrobiliśmy 2 rzędy samymi prawymi oczkami, bez dobierania. No i tutaj robię pierwszy rząd i ten drugi rząd to już będzie ten rząd, gdzie będę zbierała oczka. Pierwsze zdejmuję, drugie przerabiam na prawo, to zdjęte nieprzerobione przeciągam nad tym przerobionym. I w ten sposób zamykam moje oczka. Tak jak wiecie, mam ich 7. I przeciągam. I już jest ostatnie, które również przeciągam. W ten sposób. Gotowe. Już tego drutu nie potrzebuję. W ten sposób wygląda nasza maseczka. Zobaczcie, maseczka dla dziecka, maseczka dla mamy i dla dziecka. Jeszcze możecie zrobić dla taty. No i teraz albo robicie to, te zawiązki, czy jak to powiedzieć, to na uszy, co przychodzi, na szydełku, znaczy szydełkiem to obrabiacie. Zobaczcie, w ten sposób to oczko, które tutaj zostawiłam, wsuwacie Wasz drut pod to oczko brzegowe. W ten sposób przeciągacie włóczkę, przeciągacie włóczkę. No i teraz tylko robicie dalej. Liczcie sobie, ile tych oczek robicie, żebyście z drugiej strony tą samą ilość zrobili. Z drugiej strony musicie to tylko zamocować. Zobaczcie, w ten sposób przeciągamy. Teraz wezmę troszeczkę cieńsze to szydełko. I po prostu zamocować tylko, żeby Wam się tam nic nie popruło, dlatego ja tutaj to kilka razy przerobię, przeciągnę tą nić i będzie gotowe. To samo robicie, ja miałam tutaj teraz 20 oczek, z szydełkiem zrobiłam. Później oj, coś nie tak zrobiłam. Widzicie, jaka ja jestem sierota. Obcinacie to wszystko. Jesteśmy gotowi. To samo robicie z drugiej strony, albo tak jak Wam powiedziałam na samym początku, bierzecie po prostu i przyszywacie kawałeczek gumki. To wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam moje wideo się dzisiaj spodobało. Jest takie troszeczkę nietypowe, ale wydaje mi się, że możecie w ten sposób właśnie podziękować najbliższym, którzy dla Was zakupy robią, czy nawet sami to ubrać, jak idziecie na jakiś spacer. Tylko pamiętajcie, żeby tutaj w środku czymś wyłożyć.
To jest ważne. Co jeszcze? To chyba wszystko na dzisiaj. Sytuacja nas zmusiła do tego, żeby kombinować. Zobaczcie, ta maseczka wyszła dla dziecka. No ale to nie szkodzi. To był tylko przykład dla Was. Sytuacja nas zmusiła do tego przez ten przeklęty wirus, żebyśmy kombinowali, żebyśmy właśnie coś takiego może sobie zrobili, czy dla naszych najbliższych. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia. Zapraszam już dzisiaj na kolejne moje wideo. Jeżeli Wam się to wideo spodobało, to kciuk w górę. Życzę Wam miłego dnia i przede wszystkim dbajcie o siebie. Dbajcie o siebie i bądźcie zdrowi. Na razie, cześć.